Czas szybko mija. To zawsze jest tak, że kongres mija ekspresowo. Dużo przygotowań, dużo starań, wysiłku. Jak to będzie, jak będzie przebiegał. I w tym roku, trochę też nawiązując do tematyki naszego spotkania o świętowaniu i codzienności, chciałoby się powiedzieć, jak to mówimy czasem po Bożym Narodzeniu czy po Wielkanocy, święta, święta i po świętach to kongres i po kongresie, ale myślę, że tak nie jest. Stąd zawsze wyjeżdżamy czy wychodzimy, my też jako ten sztab organizujący to przedsięwzięcie, też jakoś zainspirowani. To jest, myślę, taki dobry, intensywny czas skumulowany w przeciągu tych trzech dni, przynoszący naprawdę wiele takiego materiału, tych notatników zapisanych tam gdzieś widziałem, ktoś notował, zapisywał sobie to, co gdzieś mu zapadło w głowę, w serce, czy też to, co potem może jeszcze sobie odsłuchać, czy też zobaczyć na stronie internetowej naszego kongresu. Ojciec na koniec wspomniał o wdzięczności, że ona jest niewdzięczność jest obrzydliwością, więc nie chciałbym tutaj popełnić tego grzechu, więc chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w to dzieło kongresu 10. Biskup Ignacy, który był wczoraj z nami, użył słowa, ja nie chciałem go używać, ale skoro padły z ust biskupa, to je przytoczę, że to jubileuszowy. No w jakiejś formie tak. 10. to taki skromny była 5-latka, 10-latka, więc myślę, że ta 10-latka też wygląda nie najgorzej. Jeśli wierzyć naszym prelegentom, pan Rafał dzisiaj mówił, że gdzieś się o nas mówi, próbujemy to przyjąć z wiarą, tak, że tak jest. Tak jest. Tak, wobec tego ta wdzięczność, ona się oczywiście wyraża i kieruje przede wszystkim pod adresem naszych prelegentów, bo bez nich tak formalnie tego tutaj spotkania, no moglibyśmy się spotkać, posiedzieć, ale przyjeżdżamy ze względu, myślę, randka randką, ale dobrze jak jest coś na stole, co posmakujemy, tak? Czyli ta strawa, która tutaj została przedstawiona z tego miejsca wszystkim prelegentom i tym dzisiaj tutaj obecnym i tym, którzy już odjechali, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że przyjęli to nasze zaproszenie, że nas zainspirowali i w sobie taki sposób charakterystyczny ze swoją charyzmą, dynamiką nam to, co chcieli przekazać tutaj, zostawiają na zaś. Więc dla nich wielkie oklaski. Tak, to na pewno rozejdzie się, rozniesie te oklaski czy podziękowania jeszcze prześlemy tym, którzy odjechali gdzieś tam do nich telefonując czy pisząc, licząc na kolejne spotkanie, już dzisiaj zapraszamy. No pamiętamy wczoraj pojawiły się postulaty, by zaprosić kolejnych nowych prelegentów, arcybiskup Ryś, tylko że będzie z papieżem Franciszkiem, ale... Anioł Pański jest w tej porze, więc może kiedyś papież nas pozdrowi z okna. Mamy taką nadzieję. Nie jest to rzecz niemożliwa, tak naprawdę. Wydaje się, aczkolwiek na pewno dużo, dużo trzeba zachodu. Bardzo serdecznie dziękujemy oczywiście wszystkim naszym gościom. Gościom, czyli uczestnikom kongresu, bo to dzięki wam, dla was, z wami ten kongres żyje i ma perspektywę na przyszłość. Brawo, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy właśnie za ten klimat, za tą aurę, która tutaj się wytwarza. W tym roku, co prawda, byliśmy troszkę tak ograniczeni widocznością, te maseczki, ale dostrzegaliśmy twarze, które są od lat i tym bardziej cieszymy się, że są tacy, którzy kontynuują tą obecność, zapraszają innych, przynajmniej ten pomysł z tymi prezentami na ślub dla nowożeńców w formie zaproszenia na kongres. Bardzo się spodobał. To myślę, że to jest warte podjęcia. I dziękujemy, że dobrze o nas mówicie, tak myślę przynajmniej, czy zachęcacie też innych, żeby gdzieś się zapoznali z tą ofertą, jaką jest Kongres Małżeństw. Dziękujemy, tu jest cały sztab ludzi, który sprawia, że ten kongres przebiega, tak ufam, w sposób taki płynny,
że mamy poczucie komfortu, nie tylko ze względu na tą salę tutaj, która daje takie poczucie, że jest przytulnie, dobrze. To bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi. To jest od lat wypróbowany zespół, sprawdzony i można powiedzieć co roku, jak tylko gdzieś pada to hasło kongres, skrzykujemy się, zbieramy po to, żeby ten kolejny kongres przygotować jak najlepiej, żeby niczego nie brakowało, żeby wszyscy poczuli się tutaj dobrze, jak w domu, chociaż przybyli z bliska czy z daleka. Więc serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę, to zawsze jest trudne przedsięwzięcie, ale chciałbym serdecznie podziękować, to potem tak, albo może poszczególnym osobom spróbujmy. Mamy czas jeszcze chwilę? Tak, mamy czas, nic nas bardzo tak, raczej goni nas 13, ale bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest organizator formalnie Fundacji Małżeństwo Rodzina, czyli państwo Joannie i Sławomirowi Kapturom. Bardzo dziękuję od lat. Tak, zawsze się spotykamy właśnie na ulicy, tutaj nie zdradzę adresu, w Świdnicy. Tam się odbywają tajne narady. Tak, pod osłoną nocy zawsze poświęcamy, zawsze jesteśmy karmieni dobrą bułką i ciastem, tak, kawą, więc to są zawsze miłe spotkania. Ale ten stół państwa kapturów, on zawsze jest uzupełniony właśnie o inne osoby, bez których też kongres by się nie odbył. I tutaj te osoby wykonywały taką cichą, ale jakże pożyteczną i bardzo potrzebną pracę. Więc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w recepcję na etapie rejestracji, tutaj także odbierania identyfikatorów. Serdecznie dziękujemy. Oklaski proszę. To już tak potem będę wymieniał. Wszystkim odpowiedzialnym za posiłki, za noclegi. Oklaski proszę. Tak. Naszej obsłudze stoiska z publikacjami, księgarnia, też zapłać. Troska o te wszystkie sprawy techniczne, to tutaj też cały zespół ludzi. Serdecznie dziękujemy, szczególnie też pracownikom Świdnickiego Ośrodka Kultury, panu Pawłowi, panu Krzysztofowi. Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy. Cieszymy się, że też są pośród nas ludzie młodzi, którzy spoglądają z nadzieją w przyszłość. Też myślę, inspirując się tutaj tymi świadectwami małżonków z różnorodnym stażem małżeńskim, czyli naszej młodzieży z ruchu Światło Życie, grupie oazowej, która obsługiwała szatnie, posiłki, też przy obiedzie pakowała materiały kongresowe. Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy wam. Jeśli nas słyszycie. Tak, dziękujemy naszym konferansjerom, Bóg zapłać, Dorocie i Damianowi, to się przyda. Wymieniam to imię, bo było wczoraj w quizie, więc były imiona, więc żeby na kolejne nie zabrakło też właśnie może tej trafnej odpowiedzi. Bardzo dziękujemy, nie mieliśmy okazji tego zrobić, bo ojcowie gdzieś tam też w rozproszeniu, ale Paulini nas życzliwie przyjęli, gościli w sanktuarium, więc wdzięczność też niech popłynie, taka duchowa. Tak, wiem, w tym roku zrezygnowaliśmy niestety z powodu tej sytuacji epidemicznej, z takiego bezpośredniego proponowania, składania oferty, że zorganizujemy nocleg tutaj w Świdnicy u naszych Świdniczan, gospodarzy życzliwie otwartych, ale wiem, że gdzieś te stare znajomości zadziałały i część z was, drodzy, i tak trafiła tam na nocleg do gospodarzy, więc także oklaski dla naszych gospodarzy, którzy nas gościli. Tak. Drodzy, chyba nie wiem kogoś jeszcze. Aha, tak, bardzo ważna wiadomość. Trwała aukcja, trwała licytacja w trakcie kongresu związana z przekazanymi obrazami, ikoną, aniołem. Łącznie zebraliśmy w wyniku tej całej zbiórki, też ofiar złożonych, 7 tysięcy złotych, które przekażemy siostrom klaryskom, które się za nas modlą. Tak, te różańce, które też otrzymaliśmy, to od sióstr klarysek, one są tutaj w naszej diecezji. Taka twierdza modlitewna i czujemy to wsparcie. Tak, ufam, że czas kongresu był takim świętem, czas na codzienność, na to, żeby tym, co tutaj
przeżyliśmy, podzielić się faktycznie, stać się świadkami. To dzisiaj słowo świadectwo i nie tylko dzisiaj padało. Ono jest bardzo ważne, byśmy te treści przełożyli na życie, na konkretne sytuacje, w jakich jesteśmy w domach, w rodzinach, w małżeństwie i gdziekolwiek Pan nas pośle. Za chwileczkę przejdziemy do katedry zgodnie z tradycją, bo to jest ten ostatni moment, ta największa wdzięczność tak przed Bogiem za to, co się wydarzyło, za to, co się dzieje. Będzie też okazja, by, tak jak wiemy to z wczorajszego świadectwa, co jest mocnym akcentem zawsze kongresu, odnowić swoje małżeńskie przyrzeczenia. Ten akcent też będzie w trakcie liturgii po homilii, którą wygłosi ksiądz Mirek, który też był z nami i jest z nami. Tutaj zostało mu powierzone przez księdza biskupa zadanie takiej troski rodziny naszej diecezji. Tak, wychodząc, dzisiaj mamy giełdę staroci, zdążyliśmy zauważyć w Świdnicy, więc mam nadzieję, że uda nam się bezpiecznie przebrnąć przez te kramy, stoiska tych eksponatów, tak żeby dojść do katedry, gdzie o 13 punktualnie, mam nadzieję, rozpocznie się msza święta. Kto już nawiedził katedrę, ten doskonale wie, że ona jest w momencie wielkiego remontu. Obraz, który mamy sprzed lat katedry, trzeba sobie na jakiś czas odłożyć na bok, dlatego że stoją rusztowania, przestrzeń jest bardzo ograniczona. Więc wszystkich zachęcam do tego, żeby jeśli wcześniej dotrzemy, żeby nie zwlekać, zająć miejsce, wchodząc do katedry po lewej stronie jest nawa. Tam myślę, że jeżeli nam się uda zająć te dobre miejsca, to będziemy mogli wtedy też poczuć się taką mimo wszystko jeszcze wspólnotą, widzącą siebie, bo tam są nawy boczne oczywiście, ale to będzie wtedy utrudniony kontakt wzrokowy z ołtarzem, z prezbiterium. I w trakcie właśnie będzie odnowienie przyrzeczeń, więc też technicznie od razu zdradzam jakby kulisy, że nie będziemy wychodzić, tylko gdzieś tam w ławce. Dobrze, jakby małżonkowie byli wtedy już blisko siebie, żeby nie trzeba było się gdzieś tam szukać. Kochani, mam nadzieję, że za rok utrzymamy ten terminarz, że będziemy mogli już wcześniej, gdzieś tam na początku lipca, końcem czerwca, zaprosić wszystkich na 11 ogólnopolski, szumnie to się tak mówi, ogólnopolski, w tym roku był nawet poniekąd międzynarodowy, bo był ojciec Roman ze Słowacji, prawda? Cyprian, przepraszam. Ojciec Cyprian, kongres małżeństw. Nie wiemy co do tematu, to wszystko będziemy sobie jeszcze właśnie, jutro mamy spotkanie, wieczorem będziemy bilansować, podsumowywać i snuć prognozy na przyszłość. To się rozstrzygnie, pewnie to tak szybko się nie dzieje, chociaż czasem przychodzi takie olśnienie, taka myśl co do tematu, co do prelegentów. Dlatego już dzisiaj proszę sobie rezerwować w swoich kalendarzach, mamy telefony, inne urządzenia, czy też te papierowe, żeby sobie zarezerwować ten pierwszy weekend. I miejmy nadzieję, że już będzie tak jak zawsze, czyli że będziemy w komplecie, te 350 miejsc, które tutaj jest w teatrze, że będziemy już mogli sobie szeroko się do siebie uśmiechnąć, niekoniecznie spod maseczki, że będziemy mogli się spotkać w takich już zdrowych, w dobrym klimacie. Raz jeszcze wszystkim serdecznie Bóg zapłać. Takim bohaterem naszego spotkania, do którego się odwoływali wszyscy, był papież Franciszek, a czy wielu się odwoływało, więc połączmy się też z nim, z Watykanem, modlitwa Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się w intencji naszych zmarłych, też w intencji zmarłych uczestników Kongresu Prelegentów. Dzisiaj szczególnie wspomnijmy księdza Piotra Pawlukiewicza, który był z nami też tutaj przed laty. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Tak się wysiada z samolotu, to mówią, czy pada, czy nie pada. Chyba nie pada, więc nie wiem, ale temperatura jest taka już jesienna, więc proszę nie zapomnieć zabrać swoich płaszczy. Do zobaczenia.